Witam w pierwszym odcinku z MotoGP 20. Najnowszy tytuł od studia Milestone, która się właśnie zajmuje tą serią. Gra ukazała się wczoraj. Posiada pełną licencję Dorny, to znaczy znajdziemy tutaj wszystkie zespoły, wszystkich zawodników, jakie ścigają się w motocyklowych mistrzostwach świata. No w cudzysłowie ścigają się, no bo w tym roku no nie wygląda to tak jak w pozostałych latach, wszystko przez obecną sytuację na świecie. Ale za to możemy wszyscy się przenieść, no przynajmniej do tego wirtualnego świata i tutaj się pościgać. My się zajmiemy karierą, no są tutaj te inne tryby, ale no ta seria będzie poświęcona karierze zawodnika. I to nie takiego, który no, tutaj jest, tylko tak jakby siebie. Stworzymy swojego zawodnika i nim spróbujemy sięgnąć po tytuł motocyklowego mistrza świata w kategorii MotoGP. Ale żeby to do tego dojść, to najpierw trzeba będzie przejść przez te mniejsze klasy. No tutaj zdaje się, można sobie tam no, wyżej już zacząć, czy od razu w MotoGP nawet karierę, ale nie, my zajmiemy się tą karierą no tak, jakbyśmy byli młodym, utalentowanym zawodnikiem i trafiamy tam do kategorii Moto3. We wcześniejszych wersjach tej gry ten Red Bull Rookies Cup był, czyli taki przedsionek MotoGP, taka seria. Była też parę lat temu no, wersja tej gry Valentino Rossi The Game, tak się nazywała. No tam braliśmy udział też w tych zajęciach organizowanym przez Valentino Rossiego. Byliśmy w jego akademii. No a tutaj to wszystko wygląda jeszcze inaczej. Ja sobie tutaj karierę no, jeszcze przed nagrywaniem odpaliłem tak, żeby mniej więcej zobaczyć co i jak, żeby no nie błądzić, tylko od razu mniej więcej wiedzieć. Nie jeździłem jeszcze, tylko właśnie tak chciałem zobaczyć mniej więcej co i jak tutaj jest na początku. Stworzymy oczywiście nową karierę. O, tutaj na ekranie nowa kariera, mamy Fabio Quartararo. To jest właśnie taki symbol, też można powiedzieć młody, naprawdę utalentowany zawodnik, który no, gdyby tylko ściganie było możliwe w tym sezonie, to myślę, że pokazałby swoje umiejętności. To jeszcze więcej niż to zrobił w poprzednim sezonie. No to dobrze. Tyle już gadania. Przejdźmy do kariery. No tutaj w MotoGP 20 spore zmiany przeszła ta kariera. Właśnie będziemy mogli no, trochę więcej zarządzać samym sobą. Będziemy mogli samemu decydować i zatrudniać na przykład szefa mechaników, czy osoby, które tam analizują te wszystkie telemetrie i tak dalej. Oraz też wydaje mi się, że tutaj będzie większy wpływ na development, czyli na rozwój motocykla. A i tutaj debiut klas, wybieramy gdzie zaczynamy. No i możemy zaczynać w MotoGP, ale my będziemy się tam piąć po kolei. Zaczniemy od Moto3. Teraz wybieramy sobie zdaje się, że to jest agent. No nie ma tutaj nigdzie tego sprecyzowanego, ale to jest taki nasz no, menadżer, agent, coś takiego. A i tutaj też waluta jest. Mamy w tej chwili 10 tysięcy tej waluty CR i ten akurat Giuseppe i inni mają tutaj takie trzy kategorie CR, czyli pewnie no to jak bardzo wynegocjuje zarobki, czy będzie mniej zarabiać, czy więcej. Następna to jest kategoria, te takie dwie rączki, to jakby na powitanie, to oznacza, że raczej szanse na podpisanie będą większe, coś takiego. Na ostatnia to, że ofert będzie szukał, lepiej czy gorzej.
No i tak naprawdę oni są wszyscy tacy sami. Jeden jest tam delikatnie lepszy w czymś tam, ale gorszy znowu w czymś tam i to wychodzi wszystko na to samo. No to weźmiemy sobie jego. I teraz wybór zespołu. Mamy do wyboru 5 zespołów. Oczekiwania. Top 5 to na koniec sezonu. Tam w wyścigu, żeby być w top 10. Tu na przykład top 15. Jeszcze tam w kwalifikacjach. W tej linii. Zarobki. No i z tych 5 zespołów wybierzemy sobie KTM-a. KTM, fabryczny zespół KTM-a, to był jeszcze parę lat temu no, zespół, który rządził w Moto3. No praktycznie co roku zawodnik z tego zespołu zgarniał mistrzostwo w Moto3. Ale od kiedy KTM pojawił się tam w Moto2 i w MotoGP, no to ten zespół i Moto3 taką no, troszkę mniejszą uwagę ma. Teraz te właśnie rozwoje i tak dalej, czy sami zawodnicy i no teraz już ten zespół nie odnosi takich sukcesów, jak odnosił parę lat temu. Nasz zawodnik, o to zdaje się zapamiętało, tam tego co tworzyłem wcześniej. Kaski, ja sobie wybrałem, zdaje się, o ten tutaj, X-Lite. Rękawiczki, ochraniacze, czy te slidery na kolana, buty, wszystko Alpine Star w kolorze czerwonym. O tutaj możemy też kombinezon, to Alpine Star wybrałem sobie. Styl jazdy, coś właśnie jak Fabio Quartararo, czyli ramiona na zewnątrz. O tutaj informacje o mnie. Bieg ustawiłem sobie 18, czyli można nawet mieć 16, ale ja ustawiłem sobie 18. Zespół jest, zawodnik jest, no to zaczynamy. Wszystko się zaczęło od prezentacji już właśnie zespołu z nami. No, to muszę przeprosić za tą prezentację, że to tak zdropiło strasznie z tymi klatkami sekundę. No niestety mój komputer, no ma już trochę lat na karku i tak na przykład ustawienia graficzne, no to są wysokie. Nie tam, nie ultra, ale wysokie. Dobra, już jesteśmy tam w naszym centrum zarządzania karierą. To możemy cały czas zmienić tak jak wyglądamy. Tutaj nasz właśnie personalny menadżer, czy no czy ten, którego wybrałeś na początku. Nasi technicy, szef mechaników i ten, który się telemetrią zajmuje. Już widzimy, że mamy nowych kandydatów. Ktoś inny. Już widzimy umiejętności, to chyba odnośnie silnika. Także może dużo większe niż nasz, ma dużo większe niż nasz. Plus 24. Aerodynamika, czy tam elektronika, też dużo większe. Ale może tym zajmiemy się trochę później. Tutaj data. Czyli też ten od telemetrii, no też, a na przykład coś silnik, czy to chodzi o, nie, to szef mechaników i tutaj te od telemetrii. No większość rzeczy nam polepsza, ale silnik minus 4.
Tym się zajmiemy później, no bo żeby się już coś pojeździć w tym odcinku. O, tutaj jest zakładka Research Development, czyli właśnie to rozwój motocykla, ale aerodynamika i elektronika są tutaj zablokowane, dlatego że w Moto3 no aż tak bardzo się na to nie stawia. Szczególnie elektronika. Elektronika to MotoGP. Tam się na to stawia. No, klasyfikacja tutaj. Jeszcze nie było wyścigu. Kalendarz. Przechodzimy do kalendarza. O, i tutaj mamy weekendy. Tutaj w tych pierwszych weekendach my nic nie mamy. Ale jak będziemy w kategorii MotoGP, to tutaj będą, zdaje się, testy przedsezonowe, zimowe w Malezji. Bo z tego, co mi się wydaje, to jest tutaj coś takiego jak te testy przedsezonowe. No i potem 10 tydzień to Katar, czyli pierwszy weekend wyścigowy. I potem już normalnie, jak tam to jest w kalendarzu, jak to miało być w kalendarzu na ten sezon. Lewym altem sobie przyspieszamy. Na razie nic się nie dzieje. No tutaj na koniec każdego miesiąca płacimy temu naszemu menadżerowi. Idziemy dalej. Znowu wypłata. Mamy 33 tysiące tej naszej waluty w tej chwili na koncie. I jest 10 tydzień sezonu Grand Prix Kataru. Ustawienia weekendu wyścigowego. Jak to będzie wyglądało? No cóż, na potrzeby nagrywania, żeby to też w miarę czasowo wychodziło, no to zrobimy tak, że trening będzie jeden, kwalifikacje też całe bez tego trzeciego treningu, bez rozgrzewki i wyścig. No myślę, że tak będzie najlepiej, bo tak w każdym treningu, czy też ta rozgrzewka jeszcze, no to no można się tak bawić, tak super realistycznie i robiąc to wszystko, ale tak no na potrzeby, czy no tylko nagrywania tej serii, no to myślę, że jeden trening, kwalifikacje i wyścig wystarczą. A więc przechodzimy do pierwszego weekendu w Moto3 i do pierwszego weekendu w karierze Grand Prix Kataru. Live from Qatar. The long weekend leading up to the Grand Prix at the LaSalle circuit is about to begin. The tension is palpable. Mechanics and engineers are at work. Jesteś już w garażu. Trening się rozpoczął. Możemy już wyjechać. Możemy też przestawić, zmienić wszystkie ustawienia. Tutaj też jest jakaś pomoc. Tutaj mamy rozwój i mamy zadania do wykonania. Mamy trzy zadania, ale najpierw na dobry początek zrobimy sobie no kilka okrążeń. Tutaj też pewnie zdropi te klatki na sekundę, no bo to, tak to jest, no niestety, na moim sprzęcie, no ale już idziemy. Zrobimy sobie kilka okrążeń, żeby się nauczyć trasy. Tutaj jeszcze cały czas jestem pod autopilotem. Ale tutaj już mamy kontrolę nad motocyklem. No jeśli chodzi o te gry z serii MotoGP, to w 19, czyli tą rok wcześniej, nie grałem,
Grałem coś tam w 18. Wcześniej no to grałem w to Valentino Rossi The Game. Nawet robiłem z tego serię, no ale akurat tak się złożyło, że dysk twardy mi wtedy odmówił współpracy. Uszkodził się nieodwracalnie. Ja też tam no dosłownie kilka tygodni później zacząłem pracować i no jakoś ta ochota na nagrywanie zupełnie odeszła. No a na co dzień jestem kierowcą ciężarówki. No a teraz przez właśnie też tą obecną sytuację na świecie, a na razie jestem w domu. O jeśli chodzi o samą serię, no bo przyjdzie czas, że w końcu pojadę, no to będę sobie nagrywał odcinki na zapas. A nie, chyba mnie za to nie obwinią. Będę nagrywał odcinki na zapas. No tak, żeby ktoś to mógł wrzucać. No bo ogólnie też mój kanał to jest tak jakby współpraca. Razem z bratem robimy filmy. Stąd też właśnie ta nasza nazwa, BM. No a my już kończymy powoli okrążenie przez ostatni zakręt. No i teraz już ostatni zakręt i zaczniemy pierwsze okrążenie pomiarowe. Ja się wciąż, oprócz toru, muszę się jeszcze nauczyć tutaj właśnie tej fizyki. A co do samych ustawień, na przykład poziom trudności, to mam ustawione na 50%, czyli no taki średni. No i chyba za wcześnie zahamowałem. Ale tak, okrążenie toru w Katarze. Zaczyna się od kilometrowej prostej. Mamy mocne hamowanie do pierwszego zakrętu. Prawy, potem lewy, dwójka. Trzeci taki płynny zakręt, przechodzony bez odjęcia. Kawałek prostej. Tutaj się kończy pierwszy sektor. Mamy prawy. Tutaj jedziemy cały czas w złożeniu. Drugi prawy. Znowu prosty odcinek. Tutaj taki ciasny zakręt dość. Nawet trochę za późno zahamowałem, trochę mi wyrzuciło. Znowu prosty odcinek. Taki płynny nawrót. Koniec drugiego sektora. Taki lewy, prawy, to wszystko bardzo płynne. Kolejny taki nawrót. Ale mniej więcej od połowy zakrętu już dodajemy gazu. I tutaj tak po łuku w lewo. I teraz seria takich prawych, połączonych ze sobą zakrętów. Tutaj się kończy trzeci sektor. Wjeżdżamy do ostatniego sektora, ostatni prawy, kończący właśnie tą taką serię tych prawych zakrętów. Przedostatni zakręt w lewo. Prosty odcinek. I dojeżdżamy do ostatniego zakrętu. Na to okrążenie mi nie uznali. Gdzieś tam musiałem ściąć. O, chyba nawet w taki sposób. Tak. No ale wychodzimy na prostą. Kilometrową prostą. No i tak wygląda okrążenie toru w Katarze. A ile i tak? Około 4 sekundy. Tyle straciłem. No ale to wciąż jest nauka. Bo tu znało mi pewnie za to. Nie, ja już chyba mam. No nie wiem, jak oni sobie tutaj to wymyślili, bo zdaje się, że w poprzednich odsłonach nawet tak bywało, że jak na tym okrążeniu, które teraz jestem, chociażbym w połowie toru czy coś takiego ściął trasę, to całe następne okrążenie już jest też nieważne. A tutaj też trzeba pilnować poziomu paliwa, bo
No jest coś takiego jak właśnie paliwo. Ja mam w tej chwili na 8 okrążeń. Tutaj też są te przewinięcia, to znaczy, że jak się przewrócimy, to można przewinąć przed tą wywrotką, ale ja nie będę tego używał. No jak się przewrócę, to po prostu no się przewrócę i tyle. Nawet jakby to był wyścig, coś ważnego, to i tak no bo nie ma czegoś takiego w rzeczywistości, że przewrócisz się, ale możesz sobie przewinąć i jest okej. No ciekawe, czy teraz mi pozwolą zrobić okrążenie już takie, no które będzie prawidłowe, bo to też jest niezaliczone. 2.12 w tej chwili ma lider, ja mam 4 sekundy gorszy czas. O, zdecydowanie za wcześnie zahamowałem. No też tak jechać za kimś to jest dobra okazja, żeby się jeszcze bardziej nauczyć tego toru. I też jadę w tej chwili za Jaime Masillą, który jest liderem aktualnie treningu. Ile już 0,6 w pierwszym sektorze tracę. Gram na klawiaturze, no zawsze w te MotoGP czy inne grałem na klawiaturze. No jest to swego rodzaju trochę negatywny wpływ to ma na jazdę, no ale tak już jestem nauczony. I przejść na kierownicę czy coś, no to też potrzebowałbym chwilę czasu, żeby się z tym oswoić. No ale już powoli tak się coraz bardziej zaczynam wjeżdżać w to wszystko, chociaż i tak 2,7 straty po trzecim sektorze. Ale nie zrażam się tym na razie. No zobaczę, jak będzie mi szło w wyścigach. Jeśli w wyścigach też będzie na także, jak przynajmniej jest na razie w tych treningach, no to ten poziom trudności jeszcze coś tam sobie obniżę. Bo ja bym chciał coś takiego, że o te pozycje w wyścigu, to wszystko, żeby była walka. Nie chcę znowuż też tak w każdy wyścig wygrywać z jakąś tam 10-sekundową przewagą. Chciałbym właśnie walczyć w każdym wyścigu, przynajmniej w tych początkowych, no a potem na przykład jakby rozwój motocykla już poszedł do przodu, czy też jakbym już się tak na dobre wjeździł w tą grę, to żeby wtedy już coś było lepiej. No teraz na przykład 0,3 straty po pierwszym sektorze, ale już ten tam zakręt wcześniej trochę przedobrzyłem i z tego okrążenia też już nic nie będzie. Asysty tutaj też, te jazdy, no to hamowanie samemu wszystko, tylko to ta fizyka właśnie składania się w zakręt, czy to coś, to mam, zdaje się, to takie ustawienie pośrodku. Tego nigdy nie będę przestawiał na symulację, no bo
No bo by się kończyło wywrotką w każdym zakręcie. Ale też znowuż tak za łatwo nie chcę. Myślę, że zrobimy jeszcze jedno okrążenie i zjedziemy do boksu. Tam na wprost stadion piłkarski. To on ma być na Mistrzostwach Świata w Katarze używany. No a też jeszcze inne, z innej beczki, tak o tym o Katarze. Bo tutaj wyścigi, tak pierwszy rok odbywał się właśnie tak jak teraz, czyli w dzień. A już od 2007 sezonu zmagania wszystkie były po zmierzchu. W nocy tutaj wszystko się odbywało. No ale znowuż też parę lat temu wrócili do tego, żeby sesje odbywały się w dzień. A powodem tego było to, że wieczorem już tutaj się wilgoć pojawiała na torze. I właśnie to miejsce, drugi zakręt. Na drugim zakręcie, tutaj na torze w Katarze, no dochodziło już tak późnym wieczorem, jak były jeszcze sesje treningowe czy kwalifikacje, do wielu przewrotek. Zawodnicy no dosłownie, no nie aż tak, że jeden po drugim, ale wielu się przewracało w tym zakręcie. I zmienili to tak, żeby wszystko się tam kończyło, no jeszcze przed tymi późnymi godzinami, kiedy ta wilgoć już wchodzi na tor. No jeśli, a na pewno nawet to okrążenie nie da mi poprawy czasu, to zjeżdżamy do boksu. Pozycja, no to ostatnia na razie. Przyjrzę się jeszcze dokładnie tym moim zadaniom, jakie mam wykonać. Teraz sobie trzeci sektor poprawiłem, ale dwa poprzednie były na szaro, czyli wolniej. Zjeżdżamy. Opony tak prawie do połowy, już wykorzystane. O, jakieś uszkodzenia mój motocykl odniósł. A, no bo tam się zderzyłem. Dobra, sprawdźmy te zadania. Co my tutaj mamy? Dwa okrążenia. Ale chyba ten czas 2.14 trzeba osiągnąć. Nam mi brakuje sekunda 70 do tego. Symulacja wyścigowa. 5 okrążeń do przejechania. Tutaj quick lap, czyli jedno, nie, też dwa okrążenia, ale też czas 2.11.9. A na przykład, a tu sprawdzenie w jakim stopniu są opony zużyte, paliwo.
No to możemy sobie zmieniać. Opony. Jesteśmy na miękkiej mieszance. No ta jeszcze może zostać. A spróbujemy sobie zrobić to. Ta symulacja okrążenia. Na sukcesu raczej nie będzie, bo ten czas 2.11. Are taking the bike out of the pit and the rider is ready to get on. Let's see if some interesting information comes from the configuration chosen for the next lap. To już mnie na tor wyrzuca. Są jacyś zawodnicy przede mną, ale to ja się nie utrzymam. No, jeden z nich zjechał. Ja bym chciał też zobaczyć sobie, jak skończymy to okrążenie, na to, ile ja tam tracę do tych następnych. No tutaj w ten zakręt akurat odpowiednio dohamowałem, ale te czasy to dla mnie są nieosiągalne. Jak lider, do którego ja tam parę sekund tracę, ma czas 2.12. A spróbuję też, no, nic nie mówić, jak będę jechał te okrążenia. No bo jednak to też, to już jest nawet udowodnione, że właśnie takie opowiadanie, komentowanie trochę wpływa na samą koncentrację. A najbardziej to jest widoczne, no, przy grach typu MotoGP czy Formuła 1. Kiedy na przykład przychodzi do okrążenia kwalifikacyjnego, gdzie trzeba się na maksa skoncentrować, na pokonywaniu zakrętów, czy na tych punktach hamowania, żeby je odnaleźć idealnie. No, nie było tak źle. Były wyjazdy poza tor tam w dwóch albo trzech miejscach. 3,4 sekundy. Tyle straciłem do lidera. No 3,4 to z drugiej strony też aż tak strasznie to nie jest. No, a tam mnie ciekawi. I to sobie sprawdzę, ile ja tracę do tych zawodników, którzy są w miarę, no właśnie na końcu, tak jak ja. Jeśli gdzieś tam będę tracił niewiele do tych ostatnich zawodników, no to w sumie nie ma na co narzekać, no bo jesteśmy młodym zawodnikiem, który dopiero co wszedł tutaj do kategorii Moto3. Nawet nie wiadomo też, w jaki sposób, czy prosto z pucharu Red Bulla, czy może z jakąś tam z innej serii, a dzięki sponsorom czy odpowiednim ludziom. Nie jest źle, no to połowa okrążenia nawet fajnie przejechana, jeszcze tylko reszta.
A, i tu przedobrzyja. No tu to samo. A gdyby nie te dwie ścinki, no to naprawdę czas byłby niezły. Ale zapamiętam sobie ten czas, jaki będę miał na końcu. Pomimo, że będzie unieważniony, to ja sobie go i tak zapamiętam. Dwa 14-0, zdaje się. A tego zadania się oczywiście nie udało wykonać. Ale gdzie to może być? Weekend Management? Nie, to jest Live Session. O, tutaj. Tutaj to możemy sprawdzić. Ile? No pół sekundy. Pół sekundy do zawodnika przede mną. No to nie jest dużo. Tym bardziej, że ja miałem ten czas no zdecydowanie lepszy. 2.14 tam było, czyli tak jak tutaj. No to nie jest źle. Nawet w tym treningu to już raczej więcej nie... Chociaż jeszcze zrobimy coś takiego. Opony są, paliwo jest. Flying start. Ostatnie okrążenie. Już takie, żebym był gotowy, czyli tam na trasie mnie wyrzuci. Żeby zejść poniżej 2.15. No to okej, spróbujmy, czy się uda. Niezależnie od tego wyniku okrążenia, no to będzie też ostatnie okrążenie w treningu. No i niestety. 2.10 miałem. Ale można. Można tu pojechać. A właśnie te regulaminy, te wszystkie, ja to mam ustawione no też tak, że mi to będzie karało za takie ścinki. I to nawet mam ustawione to tak, że nie tak restrykcyjnie, tylko troszkę bardziej, no z troszkę większym dystansem. Ale pomimo tego i tak, no to nawet w rzeczywistości, no to za takie coś, no to oczywiście by tego czasu nie uznali. Na drugi sektor już wolniej, ale to, no nie wiem, teraz to już mi ten czas anulowali, to nie będą mi pokazywać tego, czy ja jadę wolniej, czy szybciej. Ale to i tak jest wciąż to jest nauka. Za to też mi czas by anulowali pewnie. Wciąż nauka. Gdybym chciał się nauczyć jeździć po tym torze, po każdym innym torze, no to trzeba by to na to poświęcać no pełen weekend, tak? To tutaj jest, bo w rzeczywistości właśnie z tego, co zawodnicy mówią, no tego okrążenia nie będę kończył, bo już nie ma sensu. Z tego, co zawodnicy mówią, no to naprawdę pierwszy trening, poza jakimiś takimi wstępnymi ustawieniami motocykla, no to poświęcają na to, żeby się nauczyć toru. Jeden trening.
A drugi trening to już jest zazwyczaj ustawienia pod kątem wyścigu. No i drugi trening to już też warunki są na torze zupełnie inne, bo zazwyczaj treningi są tak, że pierwszy jest rano, drugi jest po południu, a trzeci trening to tak przed kwalifikacjami, potem kwalifikacje. Klasa MotoGP jeszcze ma czwarty trening, to tam się skupiałem bardziej na ustawieniach wyścigowych. No i potem jeszcze ta rozgrzewka, ostateczne sprawdzenie ustawień. Czy czasem zawodnicy idą wabank i w rozgrzewce sprawdzają coś zupełnie innego, jakieś tam ustawienia i czasem im to właśnie trafiają i przez to tam w wyścigu im idzie lepiej. Przyspieszę sobie teraz już do końca resztę tego treningu. Dwadzieścia parę sekund do końca. Mój czas 2:15,5, ale z tego co jeździłem, to można pojechać te 2:14 z czymś i gdzieś tam się wmieszać pod koniec stawki. Czyli tam, gdzie na razie jest nasze miejsce. Czas treningu dobiegł do końca. Tatsuki Suzuki wygrał trening. Tutaj dosyć ciasno pomiędzy tymi czołowymi zawodnikami. No a ja straciłem pół sekundy do tego przede mną. Na te pół sekundy mogłem bez problemu gdzieś tam znaleźć. Gdybym tylko nie przyciął trasy i mi to okrążenie uznali. The first qualifying session is about to begin. The riders who haven't qualified yet will have to battle hard to get one of the last four spots in the second qualifying session. As you can see, the ja jestem w Q1, czyli w tej pierwszej części kwalifikacji będę walczył o wstęp do Q2. Ale kwalifikacje i wyścig to już pokażę w następnym odcinku. Za ten pierwszy odcinek, za wstęp, za rozpoczęcie kariery w MotoGP już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym.